Czy znaleźliście już najlepszy sposób dla siebie na odkładanie pieniędzy? Jeśli nie, to zachęcam Was do skorzystania z mojego. Prowadzę budżet domowy metodą kopertową. Dzięki niej z osoby totalnie nieświadomej swoich wydatków udało się mi zostać osobą, która panuje nad domowymi finansami, nad wszelkimi zakupami. Potrafię już świadomie ocenić, co jest mi w życiu potrzebne, co jest zbędne, co jest dla mnie najważniejsze i do jakich celów chcę dążyć. Dzięki tej metodzie bardzo zmieniłam się przez ostatnie lata, zmieniły się moje priorytety życiowe, nauczyłam się szanować pieniądz, ale też niczego sobie nie odmawiam i niczego nie brakuje mi ani mojej rodzinie. Dopiero teraz widzę, jakie błędy popełniałam wcześniej, ale w sumie dzięki nim mogę cały czas rozwijać swoją metodę budżetowania i oszczędzania. Jedyne, czego żałuję, to fakt, że zaczęłam tak późno, że nikt mnie wcześniej tego nie nauczył ani mi tego nie pokazał. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że żeby to wszystko miało sens, to trzeba dojść do pewnych wniosków samemu i poukładać to sobie w swojej głowie. Więc jeśli naprawdę czujecie, że potrzebujecie jakiejś zmiany lub czegoś nowego w sferze swoich finansów i oszczędności, to proponuję, abyście zaczęli już teraz. Jedyne, co poświęcicie, to trochę czasu w miesiącu na zaplanowanie tego wszystkiego i ułożenie planu działania odpowiedniego do waszego budżetu i waszych możliwości. Musicie pamiętać, że to wy musicie pokazać swoim pieniądzom, gdzie mają iść, nadać im cel, a nie odwrotnie. Ci, którzy trochę już mnie znają i obserwują, wiedzą, że kiedyś byłam osobą uzależnioną od zakupów. Wydawałam wszystkie pieniądze, nie potrafiłam oszczędzać. Moja każda próba kończyła się po prostu tak samo. Wielkimi zakupami oczywiście. Dopiero gdy zaczęłam stosować ten system kopertowy, wszystko się zmieniło. Dzięki pomocy mojego męża zainwestowałam w firmę. Po czasie mogłam już zrezygnować z pracy na etacie. Realizuję swoje cele, czasem takie małe, czasem naprawdę duże. Nie martwię się już o wydatki nieplanowane czy takie opłaty roczne, bo jestem po prostu zawsze na nie przygotowana. Ale najbardziej jestem dumna z tego, że od kilku miesięcy udaje mi się nadpłacać kredyt gotówkowy. Chcę go spłacić jak najszybciej i być całkowicie wolna. A kiedy już spłacę długi, zajmę się inwestycją w przyszłość mojej rodziny, szczególnie mojej córki. I to jest mój najważniejszy cel na przyszły rok finansowy, no oraz oczywiście następne lata. Dlatego Was bardzo zachęcam do tej metody. Nie musicie od razu inwestować w produkty czy pomocy do prowadzenia budżetu. Na początek wystarczy naprawdę kartka lub zeszyt, długopis, nawet kilka zwykłych kopert. Z czasem oczywiście, jeśli lubicie, macie taką potrzebę i ochotę, możecie sobie uatrakcyjnić planowanie. Po prostu dostosujcie tą metodę do siebie, żeby było Wam jak najłatwiej, no i też bardzo przyjemnie. Chciałam Wam wszystkim życzyć powodzenia i wytrwałości. Jestem pewna, że znajdziecie w tej metodzie swój sposób na odkładanie pieniędzy na swoje wymarzone cele i nigdy nie będziecie musieli się o nich martwić. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej, dowiedzieć się, jak ja to robię, z czego korzystam, to zapraszam Was do obserwacji mojego konta. Może akurat się zainspirujecie i znajdziecie tutaj coś dla siebie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Iza.